Dzień dobry, Cezary Potapczuk, Kontrapunkt. Dzisiaj rozmawiamy o sprawach oświatowych, dlatego w studio Lubelskiej TV pani Celina Stasiak, Związek Nauczycielstwa Polskiego, radna Sejmiku Województwa Lubelskiego i pan Tadeusz Sławecki, wiceminister edukacji w latach 2001-2003, 2012-2015. Dobrze pamiętam, panie ministrze? Dobrze, witam państwa serdecznie. Dziękuję bardzo i od razu pierwsze pytanie. Ustawa, w zasadzie pierwsza sprawa, ustawa o reformie oświaty podpisana. Pałac Prezydencki zapewnia, że po 3 tygodniach intensywnych konsultacji. I pytanie, z kim te konsultacje były prowadzone? Czy coś na temat tych konsultacji wiemy? Wiemy tyle, że nie uwzględniono opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego, opinii wielu rodziców, opinii partii politycznych. Założono, przyjęto i realizowano ten marsz do przodu w zakresie reformy, to bym powiedziała tak w cudzysłowie. Ale jeszcze na początek powiem tak. Jaki prezydent, taki prezent na nowy rok dla nauczycieli? Jaki ten prezent, panie ministrze, jest? Może ja jeszcze dopowiem to, co koleżanka powiedziała. My od początku jako Polskie Stronnictwo Ludowe byliśmy przeciwni zmianom w tym kształcie. Natomiast jeszcze dopowiem, że nie uwzględniono opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentującego większość różnych gremiów samorządowych. Nie uwzględniono opinii rektorów wyższych uczelni, konwentu rektorów. Nie uwzględniono różnych gremiów profesorskich. Także nie wiem, z kim konsultowano, ale dzisiaj mówi się o powszechnych konsultacjach. Te powszechne konsultacje się nie odbywały, bo spotkanie z dyrektorami szkół, które robiono gdzieś tam wybiórczo w określonych powiatach, no nie odzwierciedlają tego, czego chcieli usłyszeć rodzice, chcieli usłyszeć nauczyciele, więc tutaj mowa o powszechnych konsultacjach, myślę, że jest no, nieuzasadniona. Polskie Stronnictwo Ludowe chyba jesienią taką dużą konferencję, duże spotkanie zorganizowało w Sejmie. Minister nie przyszła, minister Zalewska nie wydelegowała też nikogo na to spotkanie, nikogo z rządu. Współorganizowałem wiele konferencji. Oczywiście nie było przedstawicieli rządu, ministerstwa, dlatego też nie można mówić o rozmowach, o dialogu, o konsultacjach, bo po to robiliśmy, żeby powiedzieć o swoich uwagach, swoich zastrzeżeniach, natomiast nas po prostu nie słuchano. Ja również nie miałem złudzeń co do tego, że pan prezydent podpisze tę ustawę, tylko uważam, że te 3 tygodnie to była taka trochę zasłona dymna. I wczoraj powtórzył pan prezydent dokładnie to, co mówiła od wielu tygodni pani minister Zalewska, że dobre zmiany, dobra reforma, lepiej chcemy w szkołach uczyć. Oczywiście każdy minister będzie mówił to samo, natomiast nikt mnie do tej pory nie przekonał. I co do celu tej reformy, mówimy o skutkach, mówimy o zmianach, natomiast w dalszym ciągu pani minister w przekonujący sposób nie powiedziała, jaki jest właściwy cel tej reformy. A myślę, że tutaj jest trochę ukrytych celów tej reformy. Nasi uczniowie, jeżeli można by powiedzieli, że te konsultacje i ta reforma to jest jedna wielka ściema, to tak mówiąc językiem uczniowskim. Natomiast tutaj pan Sławecki słusznie zauważył, że celowość tej reformy stoi pod znakiem zapytania. Powinno być jasno powiedziane, jaki powinien być końcowy efekt tej reformy. No właśnie, co chcemy A tak osiągnąć? Naprawdę, oprócz struktury, oprócz zmiany struktury, to niewiele jest wiadomo. W ciągu pół roku nie da się stworzyć tak daleko idących zmian, które by były dobre. Zmian podstaw programowych, programów nauczania. Strukturę dzięki być może zaangażowaniu przedstawicieli samorządów jakoś się poukłada. Nie zgadzam się z tym, że nie będzie skutków kadrowych, dlatego że skutki kadrowe będą, skutki emocjonalne wśród nauczycieli będą i dla mnie osobiście jest nadużyciem zaufania nauczycieli proponowanie wdrożenia reformy naszymi rękoma przy podwyżce 1,3%, czyli średnio nauczyciel otrzyma na rękę 40 zł podwyżki. To urąga zarówno naszemu zawodowi, jak i poczuciu misji, którą tworzymy
przez wiele, wiele lat poświęceniu, a przypomnę tylko, że będziemy musieli pracować na dwóch podstawach programowych, przy różnych podręcznikach i jest to ogromny wysiłek i zaproponowanie takiej podwyżki jest naprawdę śmieszne. Proponuję, żeby sobie pani minister taką podwyżkę dała. Pani przewodnicząca, ale tak troszkę szpilę wbije. No, ZTLP przed wyborami popierał pomysły, może nie tyle pomysły, ile Prawo i Sprawiedliwość w tych oświatowych zapowiedziach. O nie. No może nie tyle pomysły Prawa i Sprawiedliwości, co generalnie również niektóre zmiany są potrzebne. Widzimy takie ogólne trendy potrzebne, odbiurokratyzowanie oświaty, zwiększenie nakładów na edukację. Przecież o tym się mówiło, a dzisiaj nie ma zwiększenia nakładów na edukację, nie ma podwyżek płac dla nauczycieli. Faktem jest, że w moim odczuciu popełniono błąd, pikietując na 3 tygodnie przed wyborami. Wiadomo było, że to niczego nie zmieni, że to tylko głosów dołoży PiS-owi. Rozumiem nauczycielską solidarność, że wtedy tak ochoczo polityczną akcję podjęła. Nie rozumiem decyzji wówczas mojej centrali, ale za tę decyzję już nas prezes Broniarz przeprosił. Na jednym zebraniu słyszałam słowo przepraszam za tamte decyzje. Bardzo dziękuję, że koleżanka prezes złożyła słowa samokrytyki, bo ja byłem tym, który odbierał te wszystkie postulaty, który przyjmował tych demonstrujących. Natomiast ja do PiS-u nie mam pretensji o jedną sprawę. PiS od początku mówił, że jeśli dojdzie do władzy, to zlikwiduje gimnazja. I tu nie możemy mieć pretensji o tym, że oni coś ukryli. Tak. Dlatego dzisiaj oni konsekwentnie realizują. Ktoś, kto głosował na PiS, po prostu musiał mieć świadomość, że będą tego konsekwencje. A jeszcze, bo o tych pozytywnych aspektach reformy lepiej, gorzej, ale wszyscy powtarzają, zarówno pani premier, pani minister, pan prezydent. Natomiast jest wiele takich spraw, o których się nie mówi. Przede wszystkim ta reforma uderzy w środowiska wiejskie. Nie trzeba być ekonomistą, nie trzeba być wielkim politykiem, żeby zauważyć, że w małych gminach wiejskich zostanie wprowadzony cały rocznik, bo było 9, będzie 8, co się przełoży na etaty nauczycielskie. Niech pani minister nie mówi, że nie będzie zwolnień, że się przełoży na zmniejszenie subwencji, czy w miastach, w których będą szkoły ponadgimnazjalne, to burmistrzowie, prezydenci będą jednak zatrudniać w pierwszej kolejności nie nauczycieli ze wsi, tylko nauczycieli z własnych ośrodków, że będzie wymiana kilku tysięcy dyrektorów, o tym się też nie mówi, a więc prawdopodobnie w zamyśle władza chce mieć swoich dyrektorów. Przecież wcześniej zmieniono ustawę o systemie oświaty, która daje większe kompetencje kuratorowi w zakresie sieci szkół, w zakresie projektów organizacji w zakresie konkursu, więc przygotowano wcześniej pod to, żeby dzisiaj te skutki reformy miały wieloraki charakter. Ja jeszcze dopowiem, jeżeli można, panie redaktorze, jedną rzecz. Skoro pani minister mówi, że nie będzie zwolnień, to my wchodzimy w spór zbiorowy, oczekując, że do końca cyklu wdrożenia reformy faktycznie nie będzie zwolnień nauczycieli, nie będzie ograniczeń etatów. Są to nasze postulaty, a także oczekujemy podwyżki płac o co najmniej 10% i zwiększenia nakładów na edukację. Właśnie w dniu dzisiejszym, po uchwale Zarządu Głównego, Zarząd Oddziału podjął taką uchwałę i rozpoczynamy wszczęcie procedury sporu zbiorowego z pracodawcami z tymi oto postulatami. Bo jeżeli jest prawdą, co mówi pani minister, nie powinno być problemu z realizacją naszych postulatów. Ja jeszcze na chwilę tutaj do spraw wiejskich powrócę, bo reforma ministra Handkego jakby zwracała właśnie uwagę na to, że gimnazja są tworzone po to, by tą dobrą szkołę, dobre szkolnictwo przybliżyć środowisku wiejskiemu, żeby było łatwiej startować do tych szkół ponadgimnazjalnych. Tak było, panie ministrze. Mimo, że nie byłem zwolennikiem reformy Handkego przed wielu laty, to też się przyznaję, to jednak teraz bronię gimnazjów, bo okazuje się, że po wielu latach one dały pozytywny efekt, nie tylko mówimy o badaniach prowadzonych, tych badaniach zewnętrznych, ale przede wszystkim całe środowisko
przyzwyczaiło się do tych gimnazjów, to jest nawet źle powiedziane, wybudowało te gimnazje, nauczyciele też się nauczyli pracować z tą grupą uczniów. Bo nie jest prawdą, że w gimnazjach sprawiają ogromne problemy wychowawcze. Problemy wychowawcze w wieku dorastania będą czy to w szkole ośmioklasowej, czy w innym typie szkoły, czy w gimnazjach. Natomiast jeszcze zwróćcie Państwo uwagę na to, że nauczyciele gimnazjów przez 3 lata stracili jakąkolwiek motywację do podnoszenia kwalifikacji, do samokształcenia, do tworzenia nowych pracowni, no bo jak mnie zwolnią, no to po co ja się będę tutaj wysilać i będę w siebie inwestować. To jest też niebagatelna sprawa, bo ci nauczyciele stracili właśnie wszelkiego rodzaju motywację. Natomiast na wsiach wybudowano nowe obiekty, w miastach również. Wprowadzono nowy system wychowawczy. Zwróćcie uwagę, no paradoksem jest to, że najwięcej gimnazjów imienia Jana Pawła II będzie musiało sztandar wyprowadzić. To jest też, a przecież oni budowali program wychowawczy wokół tego patrona, że nauczyciele w gimnazjach no, przyzwyczaili się do tej specyficznych podstaw programowych, do specyficznych metod nauczania. I to już funkcjonowało, to dawało określone efekty. Dzisiaj jest jedna wielka niewiadoma. I jeszcze jedna sprawa, o której warto powiedzieć. W małych miejscowościach była 6-klasowa szkoła podstawowa, ale te pozostałe klasy, pomieszczenia zagospodarowano w kierunku przedszkoli 5-latków, 6-latków, 4-latków. Dzisiaj wójtowie będą musieli upychać te 2 roczniki, 7. i 8. klasę, kosztem przedszkoli. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Nam, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, zarzuca się, że byliśmy przeciwko wprowadzeniu gimnazjum, a teraz jesteśmy przeciwko likwidacji, co jest totalnym nieporozumieniem. Myśmy byli przeciwko reformie Handkego, albowiem ona wprowadzała licea profilowane, które to licea w zamierzeniu miały zlikwidować zarówno szkolnictwo zawodowe, jak i szkolnictwo techniczne. Co się absolutnie nie sprawdziło, na szczęście, absolutnie licea profilowane się nie sprawdziły, ale ile wyniszczono baz dla szkolnictwa zawodowego, to jest druga sprawa. W związku z czym były protesty Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale to były z tym związane. I minister Sławecki później to naprawiał. Dzisiaj, tak, minister Sławecki, Krystyna Łybacka, to trzeba powiedzieć. Dzisiaj natomiast technika. Tak, ratowaliście technika, za co należy wam się szacunek, bo to była bardzo mądra decyzja. Natomiast dzisiaj też nie upraszczajmy sprawy. My widzimy, że tak zaproponowana reforma przyniesie więcej szkody dla programów nauczania, dla kształcenia młodzieży. Liczba godzin w 4-letnim liceum zwykłego chaosu. Liczba godzin z poszczególnych przedmiotów w 4-letnim liceum wcale nie będzie większa ani w 3-letnim, zwiększy się liczba historii, ale teraz jest pytanie, w jakim kierunku pójdzie nauczanie historii? I tak naprawdę cały czas zmierzam do tego efektu końcowego. Jaki powinien być model końcowy reformy? Powinno być pogłębione kształcenie, a ono takie po prostu nie będzie. Koleżanka wspomniała o bardzo ważnej sprawie. Właśnie licea profilowane okazały się najsłabszym ogniwem w całym tym systemie. Musieliśmy szybko w tej reformie kształcenia zawodowego, którą miałem zaszczyt kierować, to zmienić. I właśnie jeszcze jedna uwaga. Reforma kształcenia zawodowego była w połowie drogi. Na to były zabezpieczone pieniądze, one są w marszałku, 960 milionów euro. I dzisiaj zmiana na chociażby nas w szkół, na szkołę branżową, może mieć poważne konsekwencje, jeśli chodzi o projekty unijne. No, nikt na to nie zwraca uwagi. Ale sama nazwa, przepraszam, że wchodzę w słowo, nie zmieni samego kształcenia, bo tu się nie zmieni. I dlatego dzisiaj to, co było akceptowane przez wszystkich, bo ja przypomnę, że ustawa o systemie oświaty wprowadzająca zmiany w kształceniu zawodowym była również poparta przez ówczesną opozycję. Ja nie wiem, co się w tej chwili stało, żeby coś, co właśnie dobrze zaczęło funkcjonować, jest w połowie drogi, wywracać tylko po to, że no, chcemy zmiany. Ale jakiej zmiany? Wbrew nauczycielom, wbrew związkom zawodowym, wbrew samorządom, chciano budować określone już centra. Po raz pierwszy była na to zapewnione z pieniądze. Dzisiaj nie wiem, jak to dalej będzie funkcjonowało. Dobrą pracę nauczycieli gimnazjów. Jak duże jest niebezpieczeństwo, jak duże jest prawdopodobieństwo, że te fundusze, o których pan wspomniał, możemy stracić? Jest coś takiego jak trwałość projektu.
i właśnie się zmieni typ szkoły, no bo przecież te wszystkie fundusze unijne, one były negocjowane z Komisją Europejską. Jeździliśmy do Brukseli, wynegocjowaliśmy, pokazaliśmy, co chcemy robić. Po raz pierwszy mówiło się o kształceniu dualnym. To nie jest tak, że pani minister wymyśliła kształcenie dualne, tylko już w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu z sierpnia ubiegłego roku było już wprowadzone pojęcie kształcenia dualnego. Były pieniądze na tak zwane środki trwałe w szkołach, a więc te przysłowiowe tokarki. I dzisiaj ja nie wiem, jak potraktuje Ministerstwo Rozwoju, jak potraktują marszałkowie, bo wiem, że się dialog, nie ma tego dialogu. Mieliśmy Komisję Dialogu Społecznego tutaj w województwie lubelskim, no to no nie doszło do porozumienia, chociaż też warto przypomnieć, że Komisja Dialogu Społecznego też się krytycznie odniosła do proponowanych zmian. Nikt nie słucha, zrobiono to, co zrobiono. Rząd poniesie pełną odpowiedzialność za negatywne skutki tej reformy. Myślę, że to wspomniano też, już ostatnie zdanie, wspomniano też o podstawach programowych w nauczaniu historii. Ja się trochę obawiam. Kiedyś do mnie przyszła grupa nauczycieli spod odpowiedniego znaku, mówiąc, że oni chcą uczyć prawdziwej historii. Ja powiedziałem, a my co, uczymy nieprawdziwej? Dzisiaj, jeśli się już coraz mniej mówi o AK, o BH, prawie w ogóle, no to zaczynam się trochę, o powstańce warszawskiej, zaczynam się trochę niepokoić o to, czego będzie się uczyć w polskich szkołach. No się coraz częściej mówi się o właściwej polityce historycznej, a nie o historii. I to jest nasz polski koszmarek. Ale mnie zdumiewa jeszcze jedno, takie tak realnie stąpając po ziemi. Zdumiewa mnie deklaracja pani minister, która wymienia: Lublin dostanie więcej pieniędzy, jakieś tam jeszcze miasto, w związku z wdrożeniem reformy. To co to oznacza? Ja tu sobie mam w kieszeni i temu nie dam miastu więcej pieniędzy na wdrożenie reformy. Jest to taka centralizacja bardzo dziwna. Początkowo miało nie być żadnych skutków finansowych reformy. Ja przecież te pierwsze skutki są ogromne, więc kłamano? Kłamano. Tak samo jak kłamie się, że nie będzie zwolnień. To jest reforma szkolnictwa czy demontaż systemu? No demontaż systemu w moim odczuciu. Zgodzę się z moją przedmówczynią, bo i to nie mówię dlatego, że jestem jakimś sfrustrowanym człowiekiem. Byłem w trzech różnych rządach, widziałem jak to wszystko się robi, jak podchodzi, ale gdzieś tam ten konsensus był znaleziony. Minister Giertych przyszedł, wiadomo, był bardzo barwnym ministrem, ale on się zajął wychowaniem, mundurkami. To wszystko później łatwo było przyprowadzić do normalności. Natomiast dzisiaj, jeśli się zdemoluje system, to już będzie gorzej. Tak, to prawda. Skutki będą dalekosiężne i widoczne po wielu, wielu latach. Czy naprawdę taki system edukacyjno-wychowawczy przyniesie skutki pozytywne, to stwierdzimy po latach. Ale nawet jeżeli przyniesie pozytywne w wymiarze kształcenia z zakresu poszczególnych przedmiotów, bo to później będzie zdawalność na studia, prawda? W jaki sposób wdrożone reformy przyniosą lepszą wiedzę w wydaniu uczniów, to się okaże po tym zakończonym cyklu i po kilku pierwszych latach kształcenia. Dzisiaj patrząc na proponowane zmiany, nie widzimy, aby one przyniosły skutki pozytywne, natomiast przynoszą skutki negatywne w postaci finansowania tychże założeń. Ja tu jeszcze wrócę na podwórko lubelskie. Przypomnę, że zdewastowano stołówki szkolne w gimnazjach. Decyzją Rady Miasta wówczas, Rady Miasta Lublin, dzisiaj przekształcając gimnazja w szkoły podstawowe, trzeba będzie to odtworzyć. Już samo to pociągnie za sobą finansowe skutki dla samorządu. Nie mówiąc już o przygotowaniu klasopracowni, przygotowaniu dla klas młodszych, pracowni biologicznych, chemicznych, fizycznych w tych szkołach, których nie ma obecnie tych pracowni. Nie możemy zapominać o tym elemencie finansowym, bo my jako mieszkańcy miasta poniesiemy tego skutki. Samorząd musi znaleźć środki na wdrożenie tej reformy. Środki są niewystarczające, za małe, pomimo deklaracji pani minister. Do dnia dzisiejszego nie widzimy w budżecie tych środków i myślę, że
również zanim opanujemy ten chaos związany z przenoszeniem dzieci, ze zmianą rejonów, ze stresem. Ja znam osobiście kilkoro dzieci, które płaczą, przychodzą do mnie, że nie chcą iść do, że chcą iść do gimnazjum, chcą iść do tej drugiej szkoły, a tu nagle muszą pozostać w tej samej szkole. To nie znaczy, że ta sama szkoła była zła, tylko one już się chcą otworzyć na coś innego. Chcą być starsze, poważniejsze. To już się ułożyło w mentalności dzieci. Teraz zmiana rejonów też spowoduje wiele frustracji i rodziców, i to już o tym wiemy, i frustracji nauczycieli. Przestrzegamy przed tym chaosem, ale mleko się rozlało. Prezydent Duda podpisał ustawę, nie uwzględniając opinii wielu środowisk reprezentujących zarówno podmioty samorządowe, oświatowe, podmioty rodzicielskie, ale także chyba i opinii samych uczniów. Można było rozważyć. Uważam, że zasadne jest przeprowadzenie referendum w tej sprawie, albowiem im więcej się dyskutuje, przedstawia argumentów, opinia społeczeństwa się zmienia. Pan prezydent dawał złudne nadzieje ludziom, a okazało się, że rzeczywiście postąpił tak, jak mu, że tak powiem, zasugerowano. Myślę, że te konsultacje, owszem, wysłuchał, ale zrobił swoje. I to jest bardzo ważne, co koleżanka powiedziała, że ziarno zasiane teraz wyda plon dopiero za 15 lat. Przecież my mieliśmy teraz na maturach skutki tego, co zrobiła pani minister Hall. Bo to dopiero tak to wyda plon. Tak to działa. Tak to działa. Ostatnie pytanie właśnie dotyczące referendum. Jakie są szanse na to, że to referendum dojdzie do skutku? No podpisy chyba uda się zebrać. Bez wątpienia uda się zebrać podpisy pod referendum, natomiast jeszcze pozostaje do rozpracowania to zagadnienie prawne, jak to wszystko cofnąć, ale myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, który deklarował konsultacje ze społeczeństwem, zechce uwzględnić nasz wniosek i uwzględnić wyniki referendum. Z podpisami nie powinno być moim zdaniem problemów. My również jako PSL włączymy swoje struktury do zbierania podpisów. Mamy porozumienie współpracy z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, dlatego też chcemy wesprzeć. Natomiast ja się obawiam później o frekwencję. Ja się obawiam o to, że gdyby doszło do tego referendum, i obawiam się tego, że ono jest spóźnione pół roku. Trzeba było o tym myśleć trochę wcześniej. Natomiast takim prawdziwym referendum były wybory rok temu. Jeśli głosując na PiS, opowiedziano się w referendum wyborczym za tymi zmianami. Dopiero myślę, że dzisiaj troszkę już niektórzy, gdy to ich dotknęło, zwolnienia, dotknęło ich dzieci, trochę myślą inaczej. Ale tak jak powiedziałem, nie mam pretensji do PiS-u, bo oni o tym głośno mówili. No tak, bardzo głośno, panie pośle, to nie mówili. Było to z lekka zakamuflowane, owszem, padało gdzieś tam tle, przywrócimy dawne struktury, zlikwidujemy gimnazjum. Tak. Natomiast mam wrażenie, zlikwidujemy złe gimnazjum. O. Nie. Tak, bo w tym przekazie, myślę, który że to był nie dotarło podawany, do świadomości. To było. To było, że bardziej do świadomości nauczycieli dotarło. Zwiększenie nakładów na edukację, odbiurokratyzowanie procesu nauczania i wychowania, czyli tych wszystkich dzienniczków, 2 godzin do dyspozycji dyrektora, również gdzieś tam w podświadomości, nie było w ostatnim okresie podwyżek, to podwyżki dla nauczycieli, to zadziałało. To zadziałało, poza tym czasami są słowa klucze. I proszę zobaczyć, pomimo tego, co się dzieje w Sejmie, pomimo tego, że społeczeństwo czuje się bardzo podzielone, proszę zobaczyć, jak na siebie patrzymy. To się stało za przyczyną polityków. Jesteśmy gotowi czasami ze sobą nawet się pokłócić. W pokoju nauczycielskich to samo. Z powodu polityki, no właśnie. I to jest bardzo niepokojące zjawisko w społeczeństwie, że się tak dzielimy, że ulegamy słowom kluczom, bo nadal funkcjonuje jeszcze dobra zmiana i gdzieś tam z tyłu głowy, dobra zmiana jeszcze funkcjonuje, zanim nie opadnie ta zasłona. Ta zasłona powoli opada z wielu oczu, ale to jest bardzo powoli.
A czym ta dobra zmiana dla szkolnictwa będzie, przekonamy się za lat kilka zapewne. Ja już dziękuję moim gościom, a przypomnę Studio Lubelskiej TV. Gościliśmy panią Celinę Stasiak, Związek Nauczycielstwa Polskiego, i pana Tadeusza Słowackiego, wiceministra edukacji w dwóch rządach. Rządach 2001-2003, 2012-2015. Dziękuję. Cezary Potapczuk. Dziękuję. Do widzenia.